Dzisiaj Światowy Dzień Wody, a któż z Opolan nie zna niezwykłej budowli, która ozdabia nasze miasto od wielu lat? Wieży Ciśnień. My jesteśmy dzisiaj w środku Wieży Ciśnień, w której jest niezwykła akustyka i sama wieża jest przepiękna. A dzisiaj wodociągi i kanalizacje obchodzą 125-lecie swojego istnienia, tak jak i wieża, w której się właśnie znajdujemy. Te 125 lat bierze się od tak zwanych nowoczesnych wodociągów. Nowoczesnych to znaczy, kiedy po raz pierwszy uzdatniliśmy wodę do picia podawaną mieszkańcom i po raz pierwszy zastosowaliśmy energię elektryczną przy uzdatnianiu wody. I to jest rok 1896 i to jest ta data związana z powstaniem całego kompleksu stacji uzdatniania wody przy ulicy obecnie Oleskiej 64. Północ jest bardzo licho, jeżeli chodzi o wodę, ale ten pas południowy, Opole w szczególności, jest bardzo zasobny w wodę. Mamy do dyspozycji 5 podziemnych zbiorników wodnych. Nie ze wszystkich na dzień dzisiejszy korzystamy. Tak dla porównania, na dzień dzisiejszy średnie zapotrzebowanie na wodę dla miasta Opola 22-24 tysiące metrów sześciennych na dobę przy zasobach 90 tysięcy. Realizujemy największą inwestycję w historii miasta. To jest modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Projekt składał się z 6 takich głównych zadań inwestycyjnych. Były to zadania z obszaru modernizacji systemów wodociągowych, modernizacji systemów kanalizacji. No i obecnie realizowana inwestycja, która ruszyła już rok temu, to jest modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Opola. Modernizacja oczyszczalni przede wszystkim zwiększy przepustowość, jeżeli chodzi o przyjmowanie ścieków. Poprawi jakość odprowadzanej wody do rzeki Odry, więc poprawi też stan rzeki Odry, a docelowo Morza Bałtyckiego. Bardzo poprawi sprawę hałasu oraz sprawę odorów, także mamy w planie hermetyzację części obiektów, która bardzo powinna pomóc, jeżeli chodzi o odory, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców mieszkających blisko oczyszczalni. Również w zakresie energetycznym zamierzamy pozyskiwać biogaz, który przyczyni się do takiej optymalizacji zużycia energetycznego. Jak oceniamy jakość wody w Opolu? Ponieważ mieszkańcy z jednej strony mówią, że woda u nas jest tak świetna, że lepsza od wody mineralnej, a z drugiej strony jest bardzo zawapniona. Faktycznie ta twardość wody, czyli ta zawartość wapnia i magnezu, która jest w naszej wodzie właśnie podawana jest z tego ujęcia Grotowice, na tą głównie część zachodnią Opola, ona powoduje faktycznie kamień, który odkłada się w kontakcie z wysoką temperaturą właśnie w postaci kamienia na właśnie grzałkach zmywarek, pralek czy też naszych czajników. Mówimy o tym drobnym sprzęcie AGD. Ale my chcemy pokazać tą drugą stronę tego wapnia magnezu, bo to są pierwiastki, które są bardzo ważne dla naszego prawidłowego funkcjonowania. To są pierwiastki, które przede wszystkim ich brak powoduje zaburzenia równowagi elektrolitycznej, więc musimy je spożywać. Tak? I tutaj chcemy przede wszystkim uświadamiać mieszkańców Opola, że faktycznie drobny sprzęt AGD będzie jakby troszkę cierpiał na tym i będzie ten kamień obrastał. Musimy sobie tutaj radzić domowymi środkami z tego typu rzeczami. Natomiast nie odkłada się ten kamień w naszym organizmie. Środowiska naukowe dzisiaj coraz częściej nam to udowadniają właśnie, że im twardsza woda, tym lepsza. Proszę sobie wyobrazić, że w niedalekim czasie naukowcy udowodnili, że rejony globu ziemskiego, gdzie jest dostarczana woda twarda, są rejonami, gdzie jest statystycznie mniej chorób układu krążenia. Bo oprócz tej właśnie tych zaburzeń równowagi elektrolitycznej, o których tu wspominałem, te pierwiastki jak wapń i magnez również bardzo dobrze wpływają na nasz układ krążenia.